Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina. Dlatego, gdy społeczeństwo jest zdrowe i gdy jest zorganizowane w oparciu o własne i sprawdzone zasady, rodzina czuje się silna i bezpieczna, ma bowiem nad sobą parasol ochronny pod postacią własnego państwa. Jeśli natomiast państwo przechodzi pod kontrolę obcych, albo wręcz zostaje podbite, wówczas rodzina staje się głównym celem ataków lub przynajmniej traci nad sobą ów parasol ochronny i jest wprost narażona na wichry i burze otaczającego ją świata, wrogiego, obcego świata, który kiedyś był jej światem. Taka walka z rodziną czasem jest widoczna, ale czasem zamaskowana. Czasem rodzina, widząc zagrożenia, potrafi się bronić, a czasem sama włącza się w ten proces, dokonując autodestrukcji. Gdy patrzymy na historię Polski, to bez trudu dostrzeżemy, że jawna walka z rodziną miała miejsce w czasach zaborów. Natomiast walka ukryta toczyła się w czasach PRL-u, toczy się teraz i toczyć się będzie w przyszłości. Walka jawna polega na fizycznym rozbiciu rodziny, gdy jej członkowie są zamykani do więzień, zsyłani do obozów czy łagrów lub wręcz zabijani. Walka ukryta sięga po metody bardziej wyrafinowane, zaczerpnięte nawet z opracowań naukowych, z ideologii, z propagandy, ze złych wzorów pseudosztuki. Rozpoznanie tych ostatnich metod, jak i ich celu, nie jest łatwe, ponieważ wymaga nie tylko gruntownej wiedzy, ale również prawości charakteru i mocnej tradycji. A skąd to czerpać, jeśli wokół świat budowany jest w oparciu o inne zasady, jeśli inne poglądy głoszą dziennikarze i tzw. naukowcy, jeśli inne wzory lansują sławni piosenkarze i aktorzy, jeśli inne prawa ustanawiają politycy, również ci wybrani demokratycznie. Realnie rzecz biorąc, obrona rodziny to bardzo trudne zadanie. A przecież konieczne, jeśli mamy przetrwać jako naród. Co w takim razie robić, gdy wokół nas tak mało jest pozytywnych przykładów, zwłaszcza w polityce, gdy wysokie stanowiska zajmują ludzie, którzy do tego po prostu nie dorośli, którzy nie ogarniają dziejów narodu, nie widzą ani przeszłości, ani przyszłości, tylko wbici w utarte formułki i sztuczne uśmiechy coś tam grają, a nam zostawią ruinę, nie tylko ekonomiczną, ale i moralną. Jak się bronić? Jak bronić naszych rodzin? Pytanie takie zadał kiedyś prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Miało to miejsce podczas inauguracji wykładów dla duchowieństwa na Kulu w roku 1970. Na auli znajdował się wówczas były rektor ksiądz Wincenty Granat i nowo wybrany rektor, ojciec profesor Mieczysław Krąpiec. Dawne to były czasy. Ksiądz prymas wyjaśniał: naród bez dziejów jest właściwie instytucją skończoną. I wcześniej czy później będzie ona prowadzić to bogactwo osobowości, które zawierają, do absolutnego nihilizmu, które to zjawisko stwierdza się szczególnie u tych narodów, w których jak najmniej w wychowaniu jest elementu narodowego i powiązania go z dziejami narodu. Minęło 40 lat, niby zmienił się ustrój, a diagnoza ta zachowuje swoją aktualność. Ponieważ w wychowaniu, tak w czasach PRL-u, jak i teraz, narodowość i kultura polska spychane są na zupełny margines, to co pozostaje? Widzimy. Nic. Pustka. Czyli właśnie nihilizm. Tyle, że ten nihilizm od czasu do czasu jest uzbrojony w agresję i bezprawie, a wtedy pokazuje swoje szpony i kły. Zaczyna niszczyć. Tymczasem narodowość jest wypełniona bogactwem osobowości. Nie nicości, ale właśnie osobowości. Kościuszko, Paderewski, Dmowski, Piłsudski – to są dzieje narodu, to są osobowości. To one sprawiają, że naród może przetrwać najtrudniejsze chwile, a trwając, broni i chroni
kolejne pokolenia przed popadnięciem w nihilizm. Dlatego naród jest skarbcem, który trzeba zabezpieczać i do którego trzeba się uciekać. Nie ma większej tragedii dla jakiegoś społeczeństwa niż koniec jego narodowości, bo to jest dlań końcem wszystkiego. Zostaje nicość. Ksiądz prymas wyjaśniał, może za dużo o tym mówię, ale my wiemy, że w naszych doświadczeniach rodzina, bardzo często nie posiadając własnej formacji politycznej, dla swej obrony szukała natchnienia i oparcia właśnie w dziejach narodu. Sam pochodzę z takiej rodziny, mówił prymas, w której mój ojciec, małemu chłopcu, kazał uczyć się z 24 obrazków. Mała książeczka ilustrowana historii Polski. Dzieje Polski. 24 obrazki. Tak, tak, wyjaśniał. To była rzecz, która dowodziła, że w sytuacjach trudnych i drastycznych jeszcze rodzina bazuje na dziejach narodu i wychowuje w duchu narodowym. Dla nas to może brzmieć nazbyt naiwnie, ale pamiętajmy, że prymas mówi o czasie rozbiorów, bo wtedy się urodził, gdy takie obrazki były nieomal jak relikwie. Wryły się w pamięć, wyobraźnię i serce młodego wówczas chłopaka, by pozostać z nim przez całe życie, jak kompas, który w najtrudniejszych nawet warunkach pokazuje właściwy kierunek. Taki właśnie kompas, którego kierunkiem jest miłość do własnego narodu i do swojej ojczyzny, rodzice muszą zaszczepiać swoim dzieciom, aby zawsze mogły czerpać z przebogatego skarbca osobowości, jakim są wypełnione dzieje narodu, podstawa wychowania narodowego, aby człowiek był kimś, a nie abnegatem, malkontentem czy cynikiem. Bo to nie przystoi, to się nie godzi, zwłaszcza Polakowi. Odzyskanie wychowania patriotycznego w rodzinach jest dziś dla nas podstawowym zadaniem, jeśli chcemy ocalić młode pokolenie. A bez młodego pokolenia nie ocalimy przecież Polski. Każda polska rodzina musi zacząć choćby od tych 24 obrazków, a potem będą ich setki, tysiące i odrodzi się naród. Szczęść Boże!